Dobry Państwu, właśnie otrzymałem pismo z Wiosiu. Wioś to jest, nie wieś, tylko Wioś, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Czytam. Aha, to jest odpowiedź. Oglądaliście film, jak z tych rur jakaś taka czarna maść leciała. Ten film był na kanale WND. No i właśnie odpowiedź przyszła dosyć szybko. Czytam. W odpowiedzi na interwencję skierowaną drogą elektroniczną do Wioś dotyczącego odprowadzenia dwoma wylotami zlokalizowanymi na przedłużeniu Ratuszowej w Warszawie ciemnej substancji do rzeki Wisły przekazują informacje. Podczas oględzin przeprowadzonych przez inspektorów Wioś w Warszawie 24 listopada na odcinku rzeki Wisły na wysokości Ratuszowej zidentyfikowano wskazane w interwencji dwa wyloty o średnicy około 50 cm zabezpieczone klapami zwrotnymi. Podczas oględzin z jednego z dwóch wylotów widoczny był odpływ wód bez widocznie zawiesiny i substancji ropopochodnych. Stwierdzono niewielkie ilości ciemnej zawiesiny, która osadziła się na kamieniach. W sąsiedztwie wylotów nie stwierdzono uciążliwości odorowych, śniętych ryb, ani innych niepokojących zjawisk. Ponadto informuję, iż z korespondencji otrzymanej pocztą elektroniczną Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Warszawie wynika, że pracownicy PGW, WP również dokonali wizji terenowej wyżej wymienionych wylotów. W dniach 24-11 nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania wyżej wymienionych wylotów, brak zanieczyszczenia, czysta woda, brak uciążliwości odorowych. I 25 listopada z wyżej wymienionych wylotów do rzeki Wisły nie odprowadzono wód opadowych i roztopowych, nie zaobserwowano żadnego zanieczyszczenia. Na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu Wioś ustalono, że marszałek województwa mazowieckiego decyzją tą i tą z 30 stycznia 2017 udzielił prezydentowi miasta Warszawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w tym dwóch wylotów odprowadzających wody opadowe do rzeki Wisły oraz na wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do rzeki Wisły w ramach inwestycji rozbudowa ulica Wybrzeże Helskie wraz z... Czyli odpowiedź z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska brzmi w ten sposób. Nic się nie stało, jest czysta woda. To może jeszcze raz pokażę wam, jaka to jest czysta woda i wy ocencie. Po prostu puszczę ten sam fragment filmu. Obrazujący zlewanie tych ścieków, bo tam są ścieki. I sami ocencie, czy to jest czysta woda. Mili, wiecie, ile na rok w Polsce jest wydawanych naszych pieniędzy na ochronę środowiska w całej Polsce? No, zgadnijcie, do 3 razy sztuka. 100 milionów, miliard, 10 miliardów, mało. 76 miliardów. Powtarzam, 76 miliardów. I powiem wam tak, i to teraz bez żadnego kitu, bez żadnych podśmiechujek. Wolałbym te 76 miliardów rozdać menelom, prostytutkom i supermenelom. Mili, to są pieniądze wyrzucone w błoto. Wyobraźcie sobie, ile można byłoby alpak kupić za 76 miliardów. Ile można byłoby prostytutkę sobie zamówić. Ile można byłoby balang zrobić, zjeść kurczaczków, smażonych kiełbasek. Ile można byłoby alkoholu kupić. Słuchajcie, cała Polska meneli tańczyłaby i się bawiła. I te pieniądze byłyby spożytkowane i ludzie w sklepach byliby zadowoleni. A tak to co? 76 miliardów wydanych i nic z tego nie mam. Dlatego mówię, te 76 miliardów powinno być rozdysponowane na kurwy, alkohol i zabawy. To tyle, co mogę powiedzieć. Ja nic więcej tutaj nie będę mówił. Że to, że tamto, że czy się znają, czy się nie znają, 76 miliardów co rok. Znaczy to co inaczej. Jednego roku jest mniej, drugiego więcej, trzeciego i tak dalej, podobnie. Ale powiedzmy, że 50 miliardów, średnio, uśredniając, 50 miliardów co rok jest wyrzucane w błoto. To są niebywałe pieniądze. Wiecie, jaki jest budżet Polskiego Związku Wędkarskiego? Około 250 milionów. Te wszystkie ministerstwa, te wszystkie inspektoraty powinny być... Gdybym rządził, wszystkie ministerstwa, jeśli chodzi o Ministerstwo Klimatu i tak dalej, wszystkie te inspektoraty zostałyby... Inaczej, budynki by zostały, natomiast wszyscy ludzie, począwszy od prezydenta, premiera, ministrów, wszyscy zostaliby po prostu wyekspediowani poza granicę Polski i do tych urzędów weszliby ludzie, którzy chcieliby ochraniać przyrodę. Są tacy w Polsce ludzie, są tacy Polacy.
Bo to, co ja obserwuję, to są tylko, to jest tylko pisanina, gadanina, jeżdżenina, kupowanie samochodów, to jest, utrzymujemy po prostu masę ludzi, a potem mamy odpowiedź, gdzie lecą ścieki i mamy odpowiedź, że nic się nie stało. 5000 kolektorów Odrze, na Odrze, to co wiem, emituje ścieki, Odra została wymordowana, zobaczcie, co się z ludźmi dzieje, którzy prowadzili tam interes. Padali albo ledwo przędą. I nic się nie stało, rozumiecie? Złote algi, bzdura, żadne złote algi. Zanieczyszczenia, które są usankcjonowane przez tak zwany rząd, to nie jest rząd. Także mieli, no co mam wam powiedzieć? Wiedziałem, jaka będzie odpowiedź. No i co mam zrobić? Ilu was jest, żeby... Ilu z was było nad tym ściekiem w Warszawie i co? Ktoś z was dupę ruszy? Nawet wam się nawet dupy nie chce ruszyć. Żeby poinformować, a dopiero walczyć. Wy się do walki nadajecie. Chyba z takimi bykami, co mają tornistra w nich kredki, to chyba z takimi się nadajecie do walki jedynie. I żeby, o, przy klawiaturze, o. Ła, ja to, ja to tamto, ja to sram to. No, to się włączy zaraz. Stacja kosmiczna Wostok. No, taka jest prawda, nic na to nie poradzę. Polska jak straciła niepodległość w 1939 roku, a potem ją straciła, odzyskała w 1944 roku, ponownie ją tracąc na rzecz bolszewików, która do dzisiaj nas ma pod okupacją, to była piękna w 1945 roku. Była piękna. Mieliśmy piękne rzeki, czyste wody, budowano fabryki, węgla nie brakowało. A teraz co mamy? Wszystko jest i nie ma nic. A jak coś jest w sklepach, to jest trujące, ryby mamy trujące, wody mamy zatrute. Ryb nie ma, to przede wszystkim jest bardzo mało ryb, powiedzmy sobie. Ja będę musiał się bardzo mocno natrudzić, żeby wam pokazać, jak rybę złowić konkretnie. Przecież nie będę siedział tydzień, dwa, czy niektórzy po 3 tygodnie, żeby sandacza złowić, ja nie jestem debilem. Ja muszę iść 2-3 godziny, czy tam 8-12 godzin rybę złowić konkretną. Nie, no to nie będę siedział tam. Przecież ja mam rodzinę psa, przepraszam, psa, rodzinę, obowiązki, mili. No żyjemy w tym syfie, jemy syf. Obsługują nas. No nie, nie ma słów w żadnym słowniku. W żadnym słowniku, żadnej tam pitawalowskim słowniku, czy w słowniku kminy. Nie ma takich. W słowniku najbardziej knajeckim nie ma takich określeń. Jest mi przykro, serce mi boli, kraje mi się, ale co mam zrobić? No co mam zrobić? Nawet dalej łówta sobie ryby w tym syfie, jest ta syf. I powiecie potem, jak niektórzy, jest ryba, jest gratki, tego, ale złowiłbym 40 rab, a tak, co ja nie umiem, tak. No to jest wszystko tylko dlatego, żeby tą kasę zebrać, nic więcej. No mili, dziękuję wam i do następnego razu, no trzymajcie się, cześć.